Kurczę. Nie no, realizator jest zajebisty. Moja krew, sam go uczyłem. Od razu mi się spodobał, kurwa. Wiesz, ja jestem starszy, już mi się nie chce tak biegać. Zobacz. Spocony? Nie, lekko zmęczony, mała zadyszka. Ale dla mnie to codzienność, takie bieganie po górkach. Ja mogę, właściwie, całą noc. Tam jest akcja? A, no bez przesady. Niechcący rozwalili mi, ale dali takiego czadu żału. Strasznie ciężko jest ostrość złapać. Ciężko jest tą ostrość złapać. Chciałem ci powiedzieć, że przed tobą 24 godziny w terenie. Nie uczestniczę w rajdzie, ale powiem wam, że ręce mi się trzęsą jak galaretka. Nie wiem, to już chyba tylko wystarczy go stoczyć. Może być trochę niebezpiecznie. No właśnie tak widziałam, jak pani tam podchodziła, tak troszeczkę... Dosyć odważnie. To się całam prawie złamaną rękę. Tak? Co ty mówisz? A miało być delikatnie. Jak wyszłam, to stwierdziłam, że nie wiedziałam, gdzie wsiadam. Oj, oj, oj. Weź pod tą górkę, to już jest problem. To pan się trochę obiegasz. Już się spociłem, wiesz? To właśnie widzę. Gorąco, tak? Ale chyba warto. Wow. Oberwałem błotem spod kół dzielnej załogi, ale już pomału je wyjmuję, ale taka gruda mi leciała. Dobra, lecę na górę. Powiem ci, że trzy takie zjazdy na dupie i jednak mam dosyć. A mogliśmy przytulać żonę teraz spokojnie w domu. Pewnie, że mogliśmy, ale tu też jest fajnie. Czyli z tą kondycją myślę, że żona będzie zadowolona, brzuszek trochę spadnie. Jaki brzuszek? Nie ma żadnego brzuszka, żona już jest zadowolona. Nie, ja się zadowolę.